Spider-Man No Way Home już w te święta zadebiutuje na wielkim kinowym ekranie. Jednak po pierwszym trailerze wszyscy zastanawiamy się, czy na tym wielkim kinowym ekranie zobaczymy Tobiego Maguire'a oraz Andrew Garfielda w roli poprzednich Peterów Parkerów. Oficjalna zapowiedź pobiła wszelkie rekordy globalnych odsłon trailerów w historii. Mianowicie zwiastun Spider-Man No Way Home wygenerował ponad 350 milionów wyświetleń 24 godziny. Zainteresowanie filmem jest ogromne i nic tylko czekać, aż pojawi się w kinach. Tymczasem ja postanowiłem poszperać w internecie w poszukiwaniu ciekawostek oraz obejrzeć trailer jeszcze kilka razy, aby przedstawić wam kolejne szczegóły, które mogłeś przegapić oglądając trailer Spider-Man No Way Home. Hello, Peter. Ostatnio pokazujecie serio świetną aktywność. Kanał leci w górę i mam nadzieję, że uda nam się tę pasę podtrzymać. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, by filmów w tematyce filmowej nie przegapić. Tymczasem zaczynajmy. Na początku trailera widzimy leżącego Petera Parkera oraz MJ na dachu. Jeśli przyjrzymy się, co wygrafitowane jest na murku za nimi, zobaczymy napis Ditko. Jest to oczywiście nazwisko jednego z twórców takich kultowych postaci jak Spider-Man właśnie oraz Doctor Strange. Umiejscowienie go w tamtym miejscu jest jak najbardziej sensowne, gdyż No Way Home będzie przygodą właśnie tych dwóch bohaterów. Zauważyć możemy też, że MJ leży na plecaku, a Peter na samych książkach. Jest to świetna kontynuacja problemów Parkera z plecakiem. Zarówno w Homecoming, jak i Far From Home ciągle gubił on swój tornister. Gazetka, którą MJ czyta, ukazuje nie tylko Petera Parkera, ale również Neda oraz właśnie MJ. Bohaterowie pokazani są jako pacynki pajączaka. Bardzo interesującym wątkiem panującym wśród fanów MCU i Spidermana jest pojawienie się samego Daredevila, czyli Matta Murdocka, granego przez Charlie'ego Coxa. Bohatera możemy bliżej poznać w serialu Netflixa, który niestety po trzecim sezonie został anulowany. Kiedy widzimy przesłuchanie Petera, zauważyć można postać bardzo do serialowego Daredevila podobną. Nie jest to oczywiście w 100% potwierdzone, ale fakt, że Marvel nie chce pokazać nam jego całej twarzy, daje moc to do myślenia. Co więcej, przed premierą zwiastunu niestety cały wyciek do sieci. Tam, kiedy się przyjrzymy, dostrzec możemy jakąś postać, która finalnie w zapowiedzi się nie pojawia. Zwiastun z wycieku był pozbawiony niektórych efektów CGI, więc potencjalnego Matta mogli wtedy jeszcze nie wyciąć. Poza tym, jeśli nie byłaby to istotna postać, dlaczego finalnie została usunięta z obrazu? Jeśli oglądaliście Spider-Man Homecoming, to powinniście wiedzieć, że MJ czasami rysuje sobie ludzi, którzy znajdują się gdzieś blisko niej. Jak widać, wiesza sobie te rysunki nad łóżkiem. Na przykład trener Wilson znalazł się o tutaj. Jak wiadomo, Flash nie przepadał za Peterem Parkerem, ale Spidermana ubóstwiał. Po tym ujęciu można stwierdzić, że dołączył on do Petera. Widzimy go tuż za jego plecami. Przejdźmy sobie do rzucania zaklęcia przez Doktora Strange'a. Jest to dość niebezpieczna akcja, więc skupienie jest mocno wymagane. Niestety zasad BHP nie przestrzegał Spiderman i stało się to, co się stało. W każdym razie zatrzymajmy się i zobaczmy, jak zaklęcie Doktora Strange'a się prezentuje. Na początku, gdy Peter jeszcze nie zaczął gadać, widzimy tylko jeden okrąg. Kiedy zaś ten zaczyna powątpiewać i zastanawiać się, pojawiają się trzy okręgi. Bardzo możliwe, że te magiczne kółka są swego rodzaju wizualizacją uniwersów. Zauważcie, że im więcej Peter gada, tym bardziej trzęsie się ten okrąg. Ten okrąg, który może odwoływać się do obecnej rzeczywistości. Widzimy też, jak okręgi przecinają się ze sobą. Możliwe, że właśnie te trzy okręgi odwołują się do trzech uniwersów Spider-Manów. Jedno oczywiście z Tobiem Maguire'em, drugie z Garfieldem, a trzecie, najnowsze, z Tomem Hollandem. Jak zapowiada trailer, jednym z wielu złoczyńców No Way Home będzie nikt inny jak Electro, odgrywany przez Jamie'ego Foxa. Potwierdzają to żółte błyskawice, jak i ci policjanci, którzy patrzą się w górę. Co więcej, w odbiciu na szybie budynku zauważyć można, że błyskawica nie leci z nieba, a z jednego punktu, który znajduje się trochę nad ziemią. Warto zwrócić też uwagę na ubranie Petera. Jest on odziany tak samo jak Peter z pierwszej trylogii Pajęczaka. Dlatego też mam dwie teorie. Pierwsza, możliwe, że nie zobaczymy aktorów takich jak Garfield czy Maguire, a Holland po prostu wcieli się w ich wersję. Po prostu ich zastąpi. Moja druga teoria jest taka, że twarz Toma została tutaj wklejona w postprodukcji, aby trailer nie zdradzał za dużo. Marvel robił to już wielokrotnie, jak na przykład w scenie w Wakandzie, gdzie Hulk został usunięty. Na końcu pojawił się Doktor Octopus, główny antagonista drugiej części Spidermana, Sama Raimiego. Doktorek stracił kontrolę na rzecz mechanicznych rąk. Jego tracenie kontroli było zobrazowane światełkiem na ramionach. Jeśli machina miała pełną kontrolę nad Octaviusem, lampka była czerwona, a jeśli Octavius odzyskiwał kontrolę, lampka mieniła się na biało. Na końcu dwójki Octavius przezwycięża maszynę, jednak w trailerze No Way Home lampka świeci się na czerwono, a to oznacza, że postać zaliczyła regres lub została wyciągnięta z innego czasu. Mamy jeszcze ujęcie, w którym widzimy na 100% Electro oraz Petera i potencjalnego Sandmana. Mówi się jeszcze, że tutaj znajduje się Green Goblin. A co jeśli powiedziałbym wam, że to nie jest Tom Holland? Tak? Kiedy zobaczymy sobie ujęcie z Fist, w spowolnionym tempie zauważymy, że złoto-czarny strój Petera nie ma pajęczych wzorów na plecach. Ten czarny strój może należeć do Petera Parkera Maguire'a z trzeciej części, kiedy to Venom trochę go przejął.
Możliwe, że Sandman, widziany tutaj, nie atakuje Petera, a broni go przed Elektrem. Dodawałoby to wiarygodności mojej teorii, bo przecież Spider-Man wybaczył Sandmanowi zabójstwo wujka Bena. To tyle na dzisiaj. Jeśli dowiedziałeś się z tego materiału czegoś nowego, koniecznie zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, by kolejnych materiałów na telewizji filmowej nie przegapić.